Dzień dobry! Witam po raz kolejny na naszym siedlisku. Dzisiaj kolejny dzień pracy, także miłego oglądania. Ale zanim jeszcze przystąpimy do pracy, pokażę wam coś, co, jakby to powiedzieć, pozwoli nam na to, żebyśmy nie musieli tak do siebie krzyczeć. Bo dobrze nas słychać tylko wtedy, jak jesteśmy blisko. A jak jesteśmy już tam daleko, to już trzeba krzyczeć. Dlatego mamy to. Bo wydaje mi się, że teraz będzie troszeczkę lepiej nas słychać. Cały czas poprawiamy swoją jakość. Pamiętajcie, jesteśmy amatorami. Ale jedno małe urządzenie już jest dużo lepiej. Wydaliśmy na to 4 dychy, a przynajmniej będziecie mnie słyszeli. Czy to będę stał bardzo blisko, czy nawet odwinę sobie kabelek, żeby pokazać wam, że... O, poplątał, już się poplątał. Ojej, ja jak się za coś wezmę, to... Boże, czy ty to widzisz? No tak. Dobra, jeszcze raz. Przez to, że kupiliśmy sobie takie małe coś, to teraz obojętnie, znaczy nie obojętnie, na ile metrów wyjdę, ale nawet jeżeli jestem od was tak daleko, to właściwie dobrze mnie słychać. I o to chodziło, bo w poprzednich filmach kombinowaliśmy z różnymi rodzajami słuchawek, niesłuchawek albo bez słuchawek i wychodziło jak wychodziło. Minusem tej całej naszej super technologii jest to, że mamy tutaj 3 metry kabla i on nam się będzie szlajał wszędzie. Ale bardzo dużym plusem jest to, że jest duża, lepsza jakość nagrywania dźwięku. A z czasem, jak się będziemy dalej rozwijali technologicznie i montażowo, że tak powiem, to sobie zainwestujemy w system bezprzewodowy i będzie git, nie? No. Co dzisiaj? Już wszystko pokazuję. Wiem, że to się może powtarzać, ale dzisiaj tak. Dzisiaj już te krzaki znikną. Pogodę mamy w sumie taką sobie, ale dzisiaj te krzaki znikną. O, drzewo. Znaczy się, ono pewnie to było, ale nie, wygląda jakby zakwitło. Tak, czyli dzisiaj wycinamy te krzaki. Jeden, drugi, ten za domem, ten tutaj, nie wiem. Taki szybki opis dzisiaj. Czyli to, czego nie udało nam się zrobić ostatnio, dopóki nie będzie padać. Za chwilę biorę piłę i od tego zacznę. No i ten krzak z tyłu. Poza tym myślimy, żeby dzisiaj wskoczyć na strych, ponieważ już byliśmy dzisiaj w sprawie dachu, bo teraz jest stary dach, a już niedługo będzie nowiutki. Z taką fajną blachodachówką, która wygląda trochę jak starszy dach, a jest nowiutka. Więc dzisiaj sobie wejdziemy na strych i tyle. Nie mamy dzisiaj jakichś super ambitnych planów. Ogłoszenie takie. Nie wiem, czy da radę przełączyć kamerę w trakcie nagrywania. Pewnie nie da, więc za chwilę wracam. Ale jest jeszcze coś, czym muszę się pochwalić. I nie wiem, czy będzie to widać. To. Niżej. Proszę bardzo, wymieniłem śruby. Wymieniliśmy. Z Michałem wymieniliśmy. I tutaj też trochę wymieniliśmy, bo wcześniej były takie, które można było sobie kluczem ósemką odkręcić, takie jak tutaj. Nie wiem, czy widać. Widać, nie? A teraz są zamkowe, więc troszkę bardziej antywłamaniowo. Nie? No. Dobra, bierzemy się do roboty, bo tak jak mówię, jest dzisiaj pogoda jaka jest i nie wiadomo, co to będzie. Zawsze się mylę, zawsze patrzę na siebie tutaj. O, teraz pokazuję prosto na telefon, a kamera jest tutaj. Tu powinienem patrzeć, nie? No, dobra. To ja od razu biorę piłę, się biorę za ten krzak. Jaja, pewnie, jedziemy. Oh,
wynosimy i jedziemy dalej. Ale są w końcu pierwsze kropki zrobione, więc sprzątamy to i jedziemy dalej. Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Tu paliwko. Tak jest, pusto. Idziemy dać piciu pilę. Bardzo profesjonalny lejek. Mieszanka benzyny z tym drugim. Hop, nalany. Oczywiście karnister też bardzo profesjonalny, ale każdy orze jak może. Podobno na wsi są zupełnie inne te zasady. Dobra, tutaj olej do smarowania piły jeszcze jest, więc odpalamy. Jedziemy dalej. Hops. W trakcie naszej wycinki tutaj tak sobie oglądaliśmy teren, który jest dookoła i widzimy, że prawdopodobnie za każdym razem, jak ktoś szedł z ulicy, to robił sobie śmietnik z naszej działki. Oczywiście jeszcze pewnie wtedy nie była nasza, bo to widać stare butelki już. No ale jak z ulicy szedł, to od razu siup, największe krzory. Tam do lasu nie, bo to las. Tam na działkę do nas na plac też nie, bo będzie widać. Ale tutaj to nie było problemu. No i sobie musimy to wyzbierać, bo jak pęknie będą szkła, to jeszcze się potniemy. Ale zastanawiamy się, co to jest tutaj. I trochę nas martwi kształt tego, bo nie jest to jakieś największe, jednak jest to takie prostokątne, a przecież wejście do studni to nie jest, bo studnię przecież mamy tu. Więc nie wiemy, czy nie mamy tutaj jakiegoś pochówku może odbytego. No nie wiem. Tak czy inaczej trzeba to ogarnąć, uprzątnąć, zobaczyć, co tu jest. Kopać nie będziemy raczej, ale zobaczymy, jak to się wszystko poogarnie. Pewnie się zastanawiacie też, dlaczego zostawiam takie takie długie te końcówki od krzaków. Z głównej przyczyny takiej, że sąsiad podpowiedział, że kiedyś może przyjedzie ciągnikiem i się to powyrywa. I chciałem dać szansę na to, żeby to złapać za coś liną lub też łańcuchem, czymkolwiek. Dlatego zostawiłem takie właśnie pojedyncze wyrostki. No dobra, bierzemy się dalej, bo tych krzaków trochę jest. Później wam pokażę ile, ale jak na razie to jeszcze daleko w polu. Ale wygląda to już coraz lepiej. I przynajmniej widać już tamten las i tamte połamane drzewa też będzie trzeba z czasem pozbierać. Ale to nie wszystko na raz. Jedziemy dalej.
sobie nosimy to drewno i Polina powiedziała, żeby coś zjadła. A my ani kiełbasek, ani kanapek, ani nic. Dlatego mamy coś takiego, co dostałem kiedyś od... właściwie nie wiem, kto to był. Czy to ratownicy, czy to nurkowie, czy to... nie wiem. Jak to załoga statku jakiegoś. Że, zaraz wam pokażę, co dostałem. I czym się aktualnie... Gdzie to jest? Na tylnym siedzeniu. A jest. Czym się aktualnie żywimy? Proszę bardzo. Jest to... nie wiem, morska, oceaniczna, wodna racja żywnościowa. Chyba jeden taki baton. Pokażę, jak to wygląda może. O, jeden taki baton, 268 kalorii. Zawsze to lepsze niż nic. Nie ukrywam, wolałbym pieczoną kiełbaskę z ogniska. Chociaż mamy takie susze teraz, że lepiej nie rozpalać tego ogniska. Ale do obiadu ile jeszcze godzin? Godzina. Godzina do obiadu. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Mhm. Za długo, bo się człowiek rozleniwia. Wytrzymamy spokojnie. Jeszcze raz, tym razem bez mikrofonu, bo musimy ładować telefon. A mam taki super telefon, że ma tylko jedno gniazdo. I do ładowania, i do słuchawek, i do mikrofonu jest jedno i to samo. Więc może kiedyś sobie kupię trójnik, no ale niestety dźwięk przez chwilę będzie gorszy. Jednak to, co mam do powiedzenia, będzie zrozumiałe. Jeszcze raz, wynieśliśmy wszystkie krzaki z tego tam narożnika, ułożyliśmy je, nic z nimi jeszcze nie robiliśmy. Jest 13:30, jedziemy na obiad, regeneracyjny posiłek, żeby mieć dużo siły i dalej nosić krzaki. Albo je porąbać. Porąbać? Pociąć. Pociąć, tak. Będziemy chcieli je być może dzisiaj pociąć. Myśli, że weźmiemy się za to, za pocięcie. No zobaczymy, ile jeszcze zajmą te krzaki, które są za domem, nie? To już niedużo zostało. No, ale nie spodziewałem się, że jest tego w ogóle tak sporo. Jak to jest rozłożone jedno obok drugiego, traktor. To jest rozłożone jedno obok drugiego, to też więcej miejsca zajmuje, wiadomo, tak to było wciśnięte i nie było widać, że tego będzie tak dużo. Zajęliśmy się też tymi cegłami z tego grobowca i też je zaczęliśmy wywozić, zobaczymy, co tam będzie w tym miejscu, czy nie będzie jakiejś dziury, żeby ktoś nie wpadł, sobie nogi nie złamał. Jak mama za dziecka mówiła, nie? Nie wchodź tam, bo wpadnie ci noga i się złamiesz, albo coś tam. No, bo wpadniesz i cię nie wyciągnę. Do piekła. No. Więc ten, dobra. Jedziemy na obiad, po obiedzie znowu się widzimy i działamy dalej. Jak na razie, to na razie. Nie, no proszę cię, no nie idź nigdzie, no chodź żeś. Żegnaj, adios. Już. Uwaga, ogłoszenie. Właściwie to pytanie. Może nawet i prośba, tak bym to nazwał. Jeżeli ktoś z was posiada takie, wiecie, nieużywane maszyny rolnicze na zasadzie bardziej ozdoby może. Ozdoby dla nas. Nie dla was, ale takie szerokie, duże grabie, co na środku jest siedzenie. Co nie wiem, jak to się nazywa, to chyba też pod konia, albo też podciągnik, już sam nie wiem do końca. Jeżeli tego nie używacie, jeżeli tego nie potrzebujecie, to my jak najbardziej chętnie takie coś przyjmiemy. No się przyjmiemy, odbierzemy sobie oczywiście, przyjedziemy po to. Jednak dobrze by to było, gdyby to było w rejonie mazowieckim. Nie ma co ukrywać. Jeżeli ktoś chce to oddać za darmo, my sobie to zrenowacimy troszeczkę. I postawimy sobie tutaj na tym naszym całym siedlisku, bo jest to jakiś jakiegoś
jest to jakaś ozdoba, moim zdaniem, na takiej wsi. Jak będą do nas przyjeżdżali, nie wiem, czy goście, czy znajomi, no to daje taki fajny klimat. Więc drogi widzu, jeżeli tego nie potrzebujesz, chciałbyś się tego pozbyć, chciałbyś to może sprzedać za jakieś tanie pieniądze, albo zrobić jakąś wymianę, to na pewno się dogadamy. Jeżeli mieszkasz w miarę blisko, możemy podjechać, mamy busa, albo mamy mieć busa, na dzień dzisiejszy mamy mieć busa raczej, jednak też wypożyczenie busa to też nie jest problem. Także jeżeli ktoś by miał takie rzeczy, czy to też stare beczki, czy takie coś, taki kołowrotek z taką igiełką, co się śpiąca królewna ukuła w to, no i tak właśnie, tak bardzo znam wieś i tak znam sprzęty wiejskie, także dobrze by było, gdyby ktoś mi też poinformował, co jak się nazywa, na dole w komentarzach, nie? No, także jeżeli macie takie rzeczy, dajcie znać, po prostu. Dobra, trochę porobiliśmy, czas na zdanie relacji. Zobaczcie, tak wygląda kącik, który był zakrzaczony cały. Pamiętacie, tutaj były krzaki aż do góry, aż się opierały tutaj o ten, chyba to jest trzymak do anteny. Teraz ten budynek jest ładnie odsłonięty. To samo tutaj. Też ładnie wszystko widać. Nawet panią, a nie, pani pszczółka już sobie wleciała. Ładnie ściankę widać. To jeszcze, co trzymam? To trzeba załatwić, ale z tym się rozprawimy za chwilę. Tego na razie aż tak bardzo nie ruszaliśmy, bo to jest dziwne. Zatem te kamloty są grube i Paulina nie miała siły ich ruszyć, a ja się za nie nie zabrałem. Nasz róg butelek i puszek też miara ogarnięty. Jak widać, troszkę jest tutaj różnica wysokości terenu. Jestem ciekaw, jak to będzie z wyrywaniem tych wystających małych drzewek. Nie wiem, czy będzie trzeba kopać. No jak trzeba będzie kopać, no to będziemy kopać. No, gleba jest bardzo, bardzo miękka, więc nie powinno być problemu. I proszę bardzo, tu jak przejrzyście się zrobiło. Muszę pochwalić Paulinę za pograbienie. Kazała mi. No, także pięknie pograbione, tak, bardzo ładnie, ładnie. Tutaj, tak, kupeczki, bardzo proszę. Najpiękniej pograbione kupeczki, jakie tylko mogły być. Przepiękne, no śliczne, super jest. No, proszę bardzo, tutaj też pozbyliśmy się krzaków. Pozbyliśmy się krzaków i tego dużego krzaka, który również będziemy chcieli wyrwać. Od razu cały dom zyskał takiego oddechu z tej strony, bo tu jest przecież jedno okno, drugie okno, to będzie trochę więcej światła. Jest trochę bardziej przejrzyście i no jest fajnie, to dużo lepiej. Tą siarkę trzeba będzie jeszcze wywalić stąd. O, tak to wygląda z tej strony. Ciach, proszę bardzo. Jest ładnie. A tutaj widać chyba najbardziej efekt naszej dzisiejszej pracy, czyli po prostu cały stos gałęzi, krzaków. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to będzie taki ogrom. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Nie będę pytał, czy ktoś ma ten, jak to się nazywa, to do gałęzi mielenia. Często o tym mówimy, a także często państwo pytają. Nie wiem, gałęziarkę, siekarkę. Nie, to się nazywa jakoś. Nie rębak, tylko to drugie. No, nie będę pytał, bo zanim pewnie wstawię ten film na kanał, to już to będzie dawno zrobione. Tak, może dlatego, że jeszcze nie ma kanału. Wait a minute. No, ciekawostka taka. Mam już nagrane 4 filmy? Myślę, że 4, nie? Początek, majówka, nie. Początek, zima, majówka, ostatnio i to będzie 5. film. No. To jest 5. film, a jeszcze nie ma kanału. Więc oglądasz ten film na kanale, który został stworzony później niż ten film. I zobaczcie, tutaj niektóre są takie dosyć grube te pięki, więc to może się nawet
No, do spalenia pójdzie, ale takie, no, takie, taki rozdrabniacz do gałęzi to by się przydał. Hm? No. Mówiłem również, że pokażę wam, co zakupiliśmy i o jaki sprzęt się doposażyliśmy. Jezu, trudne słowo. Doposażyliśmy się o takie mini rusztowanko. Mini rusztowanko, które też jest po części drabiną, które też będzie po części takim stolikiem i możliwość łączenia dwóch drabin w jedną długą. Z tego względu, że jak widzicie, nie wiem czy będzie to na folii widać, zaczęło padać, to chcemy przenieść się do środka i ogarnąć. A, najpierw jeszcze musimy ogarnąć tą dziurę tam, widzicie? O, a widzicie co tu lata? No właśnie. No właśnie. O, 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 o. O tym właśnie mówię. Idealny moment złapaliśmy. Szanowni Państwo, to jest funkcja numer 1. Przechodzimy do funkcji numer 2. Funkcja numer 2. Dziękuję. Szanowni Państwo, funkcja numer 3. Funkcja numer 3. Nie do wiary. Bartosz, czyta instrukcję. To są te. Motylkowe. Tak. Nie. To. Sporniki. O, w końcu coś dobrze nazwałem. Sporniki. Więc zobaczymy, jaka jest funkcja numer 4. O. Ciach, ciach. Co się stanęło? Proszę Państwa, tak wygląda funkcja numer 4. Funkcja numer 4. Jak ktoś ma chore kolana, to sobie może tak chodzić. O. O. Działa. To wszystko działa. Drodzy Państwo, chyba tych funkcji to rusztowanie ma dużo więcej niż mogło się nam wydawać. Funkcja numer 4. 5 minutes later. Funkcja numer 5. Gdyby jakikolwiek sklep budowlany chciał podpisać z nami umowę o rozszerzenie funkcjonalności swoich produktów o jedną funkcję, polecamy się na przyszłość. I chyba na dzisiaj już kończymy. Deszcz się nie rozpadał, nasze rusztowanie ładnie stoi. Zaraz je poskładamy. Ten domek też teraz jest taki bardziej widoczny. Ładnie to wygląda. W ogóle wygląda jak taki domek, który rysuje się w przedszkolu. Tylko bez rusztowania i bez wózka. Nie? No. No dobra. Kończymy. Chowamy rusztowanie i narzędzia i jedziemy do domu montować film, pić kawę. No. To cześć. Tum 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 t
Podsumowanie dzisiejszego dnia. Co mieliśmy zrobić? Mieliśmy wycięte krzaki i to się udało. I powiem wam, że nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie tyle czasu trwało. Raz, że nie zdawałem sobie sprawy, że tyle czasu. Dwa, nie zdawałem sobie sprawy, że w ogóle tyle tego będzie. Trzy, że to będzie taka ciężka robota. Naprawdę. Powiem wam, że jest godzina 18:15 z przerwą na obiad. No trochę dostałem w kość. Zresztą nie ja, bo Paulina też zrobiła kawał dobrej roboty, ale ja jeszcze mam ten problem z kolanem i myślę, że to jest główne chyba zmęczenie przez to kolano. Ale to nic. Wygląda to dużo lepiej pomalutku, powolutku, jak to widać z odcinka na odcinek. Ten teren się zmienia. To siedlisko staje się takie ładniejsze, bardziej zadbane. I robi się fajnie. Poza tym, no tak jak mówię, u siebie to się robi fajnie. No. Jest takie powiedzenie. Młodsi oglądacze tego kanału raczej będą wiedzieli, o co chodzi. U siebie rób jak u siebie, a u obcego niedokładnie. Ładnie mówiąc. Dobra. Paulina wraca ze sklepu, więc ja będę kończył. Teraz tu bliżej. Dzień dobry. O. Szukałam jakichś alternatyw, a w końcu zrobiłam to wczoraj. Okej. Kupiłem dwie butelki octu. No dobra, to tak jak mówiłem wcześniej, podsumowanie tak jak jest. Jutro zostawiamy sobie tą pompę i co? Strych. Tak, bo dzisiaj w ogóle na ten strych nie weszliśmy. W ogóle nie zaczęliśmy strychu. Nie wiem, jak złożyliśmy to rusztowanie, to już nam się nie chciało rozkładać na normalną drabinę. Poza tym mówię, no przez to drewno byliśmy bardzo, bardzo już wykończeni. To tyle. To na tyle, bo mnie zjedzą o tyle. Cześć. No dobrze.